My organizujemy w Czechach już 2 lata konkurs, taki interaktywny, który nazywa się CineStop. Ten konkurs polega na tym, że pokazujemy fragmenty filmów i są pytania, które dotyczą właśnie kina czeskiego. No i wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować właśnie taki konkurs też za granicą, żeby rozwijać stosunki między państwami. No i szukaliśmy właśnie partnera w Polsce. Znaleźliśmy Fundację Nowych Ujęć. No i spróbowaliśmy zorganizować właśnie taki konkurs. Tak pojdź, no. Kola. Jan Sferak. O! Film Kola. Tak, zgadza się. Brawo! Brawo, bravissimo! Ahoj! Siri. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? Ahoj! Ahoj. Slyšíš to, jo? Ale blázne. Slyšíš to taky, jo? Ale taky. Ale slyšíš. Ahoj! Ahoj. Slyšíš to, jo? Slyšíš to, jo? Ahoj! Ahoj. Ahoj. Myslíme, že je to Miloš Forman. A ja powiem, że tak. Bardzo lubię Czechów, chociaż właściwie nie wiem dlaczego. I przyjechałam z całkiem drugiego końca miasta do miejsca, w którym bardzo rzadko byłam, chociaż o nim dużo wiem i dużo słyszę od moich nowochódzkich przyjaciół. No ale rzadko mam okazję, ale ponieważ Czesi mnie bardzo interesują i bardzo lubię czeskie filmy, to postanowiłam się dowiedzieć czegoś więcej. Przygotowywałam się cały weekend, oglądając filmy czeskie non-stop. Obejrzałam ich aż 9. Ostatnio byłam w Pradze, w związku z tym na bieżąco też jestem. A ja nie byłam, a chciałabym być, więc... No więc właśnie, pomyślałam, że może to mnie jeszcze zmotywuje dodatkowo. Przyjechaliśmy do Czech, do Ołomuńca, żeby tutaj z naszymi partnerami Pastisze Films zrealizować konkurs CineStop. Przywieźliśmy polskie filmy, jest z nami zespół Transformator Egzystencjalny, mamy Bigos, mamy Krówki. Jednym słowem, będziemy popularyzować polską kulturę w Czechach. Pierwsze 3 pytania są proste. Proszę podać tytuł filmu. Seks Misja, 4 Pancerni i Pies i Amator. Potem są następne 3 pytania. Bardziej skomplikowane, jaki jest tytuł filmu na przykład i kto jest autorem wzoru, pierwowzoru literackiego. I 5. pytanie jest, jak się nazywa aktorka i tytuł filmu. Tam jest Krystyna Janda i Człowiek z żelaza. Grand final jest prosty, tam tylko też sędzia musi pilnować. Właśnie kto pierwszy się zgłosi, kto spozna właśnie tą postać, która będzie na ekranie. Jasne? To wszystko. Wszystko. Oj, 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 pěťátko se nám pobrindalo, víš, zlato, vajíčko se otvírá tady. Naklepneš z kořápku a je to. Ale mě to vyskočilo. No to nevadí, to nic, dáme do pořádku, sunej rukavice, tak. Brzy bude kapíčko. Je to Sex Mise. Je to správně. Na sobaki nie strzelać. No, wreszcie trójku.
Najlej. Nabierz. Cztery pancerni i pies. Ano, je to tak. Autor tego filmu w Polsce znany jest raczej jako Zbigniew Rybczyński, a poza granicami kraju chyba bardziej w skróconej formie jego nazwiska, czyli Zbig Rybczyński. Autor tohoto filmu je v Polsku známý jako Zbigniew Rybczyński, ale mimo Polsko je spíše známější pod tím zkráceným jménem Zbig Rybczyński. Ti z vás, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o plyšového vavelského draka, boli smoka vavelského, tak mají tu možnost. Ten, kdo tady veřejně přijde za náma a řekne třeba do mikrofonu ano, samozřejmě. Polské slovo. Impreza. Přeložím party. Večírek. Ale protože draku ubývá. Kochať. Wow. Ládně, kochač, milovat, mít rád. Poláci, jo. Takže závidíme Polákům moře. No, oni moře mají, že? Závidíme Polákům moře, zároveň chceme moře hnedka za hranicema. Já mám tu zkušenost, že Poláci nás mají rádi. Ale oni jsou zlí někdy, jako. Ale tebe. No, agresivní, oni jsou agresivní. A Češi Poláky? Docela škoda, jakože nějakým způsobem úplně nevnímáme to, že na tom severu máme toho souseda, co je skoro čtyřikrát větší než my. A že ho tak jako hloupě ignorujeme. Jako. Já si taky myslím, no, že jako je to trošku nespravedlivé. Vždycky, když jsem v Polsku, tak jakože vím, že oni vždycky jako se tak vřele chovají jako ke mně a k těm Čechům a pak přivezu někoho třeba jako do těch Čech a tam to není jakoby stejné, jo. Podle mě Poláci mají špatnou propagaci v Čechách. Mluví PR. Jo, to je dobrá myšlenka. Ani jako. Centrálně to nefunguje, přitom prostě oni to zobráží neuvěřitelné peníze, že jo. Kdo to? Ale prostě nefunguje to, no, že nemají propagaci v Čechách. Co? A na co by to bylo? Všeho. Že prostě krachovka. Tak jako zase o Čechách se říká, že jsou šetřílci, že jo, tak prostě nemusí, tak asi nemají tendenci jako zvát do Polska potom. No tendenci mají, jako mají na to hromadu peněz a neděje se to moc. To je život, no.